Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia przed tak zacnym gronem. I w mojej prezentacji chciałam przedstawić wyniki badania nad translokacjami 14-16, 14-20 u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Jak pewnie wszyscy Państwo dobrze wiedzą, obie te translokacje są związane z mutacją genów z grupy czynników transkrypcyjnych MAF. Translokacja 14-16 występuje nieco częściej, bo około 5% nowo rozpoznanych pacjentów ma tą translokację. Translokacja 14-20 występuje, szacuje się, około 1,5–2% pacjentów. Obie te translokacje są związane z niekorzystnym ryzykiem i też występują w wielu klasyfikacjach prognostycznych, takich jak RISS czy klasyfikacja z Mayo Clinic. Zacznę od translokacji 14-16. Jest ona częścią stagingu według skali RISS i pacjenci, którzy mają stopień zaawansowania choroby według skali ISS 3 plus tą translokację, są kwalifikowani w skali RISS do, od razu jakby przeskakują tutaj do tej trzeciej fazy zaawansowania choroby. To badanie, jakby ta skala powstała w oparciu o kilka badań, w których łączną ilość pacjentów określono na 84 osoby, przy czym pojedyncze badanie miało największą ilość osób, to właśnie było 19 w badaniu doktora Palumbo. Nasze badanie opiera się na analizie 213 osób z 24 ośrodków klinicznych, właściwie z całego świata, ze Stanów, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Izraela, Polski, Rumunii i Czech. Charakterystyka grupy prezentuje się następująco. Średni wiek to było 62 lata. Były to głównie kobiety w 57%, głównie osoby rasy kaukaskiej w 88%, przy czym zdarzały się też osoby rasy latynoamerykańskiej, azjatyckiej czy osoby rasy czarnej. Tutaj główną immunoglobuliną produkowaną było IgG w większości przypadków i w ponad połowie, w 62% przypadków, ta translokacja występowała z innymi aberracjami. U 35 osób była to delecja 17 chromosomu. Do czasu follow-upu 34% pacjentów zmarło, głównie na skutek progresji choroby i infekcji w czasie progresji. Dla 206 osób udało się ustalić właśnie ten stopień zaawansowania ISS i najwięcej osób właśnie było w tej drugiej grupie, 38%. Mediana przeżycia wolnego od progresji dla całej grupy badanej wynosiła 32%, mediana całkowitego przeżycia 32 miesiące, mediana całkowitego przeżycia 88 miesięcy. 55% całej populacji przeżyło 5 lat, 44% 10 lat. To przeżycie oczywiście różniło się w zależności od stopnia zaawansowania choroby według ISS. I tak między właśnie pierwszym i trzecim była to istotna statystycznie różnica w całkowitym przeżyciu. To przeżycie różniło się też znacznie, jeżeli pacjenci mieli dodatkową właśnie delecję chromosomu 17. Jeżeli była ona obecna, to przeżycie całkowite wynosiło 42 miesiące. Jeżeli jej nie było, czyli byli to pacjenci z translokacją 14-16, być może były jakieś inne aberracje, nie było delecji 17 chromosomu, to przeżycie całkowite wynosiło 107 miesięcy. To przeżycie różniło się oczywiście też w zależności od zastosowanego leczenia. Jeżeli było zastosowane inhibitory proteasomów plus leki immunomodulujące, to przeżycie znacznie się różniło w porównaniu do innych grup leczonych, czy to samą chemioterapią, czy samymi właśnie lekami immunomodulującymi, czy inhibitorami proteasomów. Autoprzeszczep znacznie tutaj zwiększał szanse przeżycia, szczególnie tandemowy autoprzeszczep. Mediana nie była tutaj osiągnięta dla tych grup. W literaturze prezentuje się to natomiast nieco odmiennie. Tutaj mamy ogólne wyniki przeżycia całkowitego według stopnia zaawansowania choroby RISS.
No i plasuje się to mniej więcej troszkę właściwie gorzej niż pokazują nasze wyniki, bo jak pamiętamy było 107 miesięcy dla osób, które tej delecji 17 nie miały, tutaj dla trzeciej wynosi to 43 miesiące. Jak podają inne badania, tutaj było badanie na grupie 35 pacjentów, to przeżycie było też o wiele gorsze, 36 miesięcy. Badanie na 55 pacjentach, gdzie mediana przeżycia całkowitego wynosiła 30 miesięcy. Chciałam teraz powiedzieć o translokacji 14-20. Tutaj, jak wiemy z takich nowszych rzeczy, ta translokacja w tej klasyfikacji z Mayo Clinic jest kwalifikowana do tej high risk. Nowością też tutaj jest właśnie to, ten podział double, triple hit, czyli jest już jakaś taka wzmianka, że rzeczywiście ilość tych aberracji wpływa, nie tylko obecność jednej, ale też po prostu to nawarstwianie się może wpływać na double, triple hit, może wpływać na to przeżycie całkowite. Nam się udało zebrać 26 osób z 5 ośrodków, były to Niemcy, Włochy i Stany Zjednoczone. Średni wiek był nieco wyższy, było to 68 lat, też to były głównie kobiety w 57%, głównie osoby rasy kaukaskiej. IgG było najczęściej produkowaną immunoglobuliną w nieprawidłowych plazmocytach i też ta translokacja współwystępowała często z innymi aberracjami i 4 osoby zmarły. I też większość tych osób według skali RISS było w drugim stopniu zaawansowania. I tutaj mediana przeżycia wynosiła 30 miesięcy, natomiast mediana przeżycia wolnego od progresji 30, natomiast całkowitego nie została w ogóle osiągnięta. 5-letnie przeżycie było zaobserwowane w 77% osób. Porównując to do literatury, tutaj jest badanie na 27 pacjentach, czyli jest to nieco porównywalna grupa, to mediana przeżycia całkowitego była o wiele niższa. Właściwie no, trudno to porównać, bo tutaj mamy tylko medianę PFS, natomiast no, zdecydowanie jest, odbiega to od naszych wyników. I jeszcze takie krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o translokację 14-16, to jest to największa dotychczas badana grupa. Pacjenci z double hit, czyli właśnie z translokacją 14-16 i delecją chromosomu 17 mają gorsze rokowanie niż reszta pacjentów z samą translokacją 14-16. Zastosowanie autoprzeszczepu, szczególnie tandemowego, jest związane z lepszym przeżyciem. Zastosowanie łączonej terapii lekami immunomodulującymi i inhibitorami protasomów poprawia przeżycie całkowite u tych pacjentów, co sugeruje, że właśnie połączenie tych nowych leków może znosić częściowo to niekorzystne ryzyko związane z tą translokacją. W porównaniu do badań literaturowych translokacja 14-16 najprawdopodobniej nie jest tak bardzo niekorzystnym czynnikiem ryzyka, jak chociażby lepiej poznane na większej grupie pacjentów delecja chromosomu 17 czy translokacja 4-14. I tak samo translokacja 14-20 w naszej grupie wykazała lepsze przeżycie niż pokazują to dane literaturowe i też to może być częściowo związane z tym znoszeniem tego niekorzystnego ryzyka przez zastosowanie najnowszych leków, schematów leczenia. Jednak to tutaj duża część pacjentów była ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec. W tym miejscu chciałam podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej pracy. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję.